Halo, halo, halo! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Jesteśmy na spotkaniu Nine kontra Monte Meczyk BO3 w turnieju ESL Challenger League. No ja tutaj jeszcze tak przypomnę, że dzisiaj na zastępstwie, bo nie ma tutaj waszego komentatora Sławka dzisiaj dostępnego. No i właśnie skomentuję starcie ekipy Nine, więc no mam nadzieję, że tutaj chłopaki poradzą sobie dobrze. No i cóż, powoli nam się runda rozpoczyna. No i Woro z trafieniem otwierającym. Goofy też nie daje sobie rady. Zostaje Kay na bombsajcie B, ale jak widać bardzo duży napór ze strony terrorystów i to Boros kasuje zawodnika formacji Nine. No i proszę, pierwsza runda na pierwszej mapie. No nie rozpoczyna się najlepiej dla ekipy Nine, ale jak widać Hades z Killarem jeszcze spróbują podejść, chociaż spójrzmy, no Demku widzi rywal, ale nie trafia! Nie trafia za bardzo Hadesa, no musiał Krasnal dopomóc na pozycji. No i jak widać tutaj Krasnal wyjeżdża jak do siebie. Mamy na ten moment zdobyte trafienie otwierające przez reprezentanta Monte. Także bardzo dobry start. No Mynia z nami nie ma, nie ma z nami również Ikea, bo Krasnal wyciąga kolejne zabójstwo na rzecz Monte. No i proszę, został zauważony tam przez snajpera, z tego co widzimy Hades będzie pikował. No i trafia Woro, ale nie na tyle dobrze, żeby zdobyć eliminację. No ale ewidentnie tutaj drużyna Monte znów bardzo dobrze to wszystko rozpoczyna. No zauważmy, że gdyby przyspieszyli pod bombside B, no mieliby tylko Goofiego. Mieliby tylko jednego zawodnika tutaj gotowego w defensywie. No i Krasnal jak na razie próbuje podejść za WP-om. No oddaje niecelny strzał i Goofy to w pełni wykorzystuje. Goofy trafia tutaj jeszcze raz i Sondy Young dopiero z boosta odpowiada eliminacją. Killar zachodzi na plecy, skracając bombsite A. Także bardzo, bardzo ładny powrót do tej rundy od ekipy dziewiątek. Warto zauważyć, że Hades ma 19 HP i to będzie bardzo ciekawe starcie. Killar dokłada tutaj jeszcze jedno zabójstwo. No i proszę bardzo, Sondy Young pozostaje sam. Hades celowany za WP-y, błędu nie popełnia. Ole Nine zyskuje kontrolę mapy. Goofy skraca pozycję. Ekipa Nine już chyba mniej więcej wie, co się tutaj dzieje. No i cóż, Boros trafia jako pierwszy. Od razu mamy tutaj wojnę na odpowiedź. Walczy mnie, ale nie może się wcelować reprezentant formacji Nine, także Hades z Killarem, z tego co widzimy, no on jak na razie bardzo, bardzo zachowawczo. Ale Killar jeszcze próbuje podejścia pod ten bombsite A, który został przejęty przez formację Monte. Killar coraz bliżej, wcelowany w smoka, spogląda na pozycję, no chce, żeby też Hades do niego dołączył i może dwójkowo zdecydują się na odbicie tego BS-a. Woro z bombside'u, no typowo wcelowany w okno, natomiast Killar coraz bliżej. Tutaj Demku wyjeżdża akurat i zauważa reprezentanta dziewiątek, także wykrycie sajtu większego będzie miało tutaj miejsce, no i spójrzmy. Czy Killar sobie tutaj poradzi? No palak dorzucony na niego, ale tutaj trzeba ubezpieczać się smokiem. Lecą kolejne flesze. Mynio ze snajperką teraz czaruje i Mynio zgarnia tutaj kolejną likwidację. To są dwa, nawet i trzy trafienia od snajpera. No może nie nominalnego, ale jednak gracza stąd z AWP przygotowanego do kolejnych zabójstw. No i czy Mynio taką rundę ugra? No spójrzmy, będzie kolejne wychylenie. No i Mynio zgarnia czwarte zabójstwo w tej rundzie. No ależ to było ważne, ależ to była kluczowa rotacja. No Mynio, co prawda nie gra na co dzień ze snajperką, ale jeżeli trzeba, no to weźmie tą AWP w swoje dłonie i jak widać będzie być może w stanie skompletować tutaj Ace'a. Mynio, piąta eliminacja w tej rundzie. Skracają bombsite B, więc Nine chce zagrać agresywne CT. Chcą, no, zyskać kontrolę mapy i to jak widać wychodzi. Goofy zgarnia pierwszą eliminację, no i mamy zdobytą przewagę. Jeden zawodnik więcej po stronie naszej ekipy. Mynio jednak nie radzi sobie z Borosem. Killar na całe szczęście tutaj jeszcze jest ustawiony w bombsajdzie. Okej, odpowiedział. Killar po dobrym kontakcie będzie w stanie wychylić. Kolejna próba. Flash dorzucony. No Killar, ależ męczarnie, ale w końcu. No można powiedzieć, że wymęczył te dwa. Rusza nam runda kolejna.
No i znowu dwie snajperki, Kay oraz Hades, no ale z tego co widzimy Hades, no przeczuwa tutaj jakąś podsadzkę przy bombsite B. Przerzucamy palak na Hadesa, Goofy wyjeżdża tutaj teraz koło palaka i wyciąga dwa zabójstwa. Dodatkowo Hades na kolumnie będzie przygotowany do defensywy, ale woli się wycofać, a Mynio zdecydował się tutaj jednak podjechać. Ale no nie ukrywajmy, że no teraz to chyba było niepotrzebne. No tutaj Nine traci całą tą przewagę, jaką udało się wypracować na samym początku. Palak dorzucony, są Diank jeszcze w bombsajdzie. Natomiast Killar zgarnia trafienie na Woro, wjeżdżając tutaj od pleców. Hades dodatkowo przyspiesza, ale szybki strzał od Hadesa. I to nie jest tylko jedna, a całe dwie eliminacje od Olka. Także 8 do 7 na swojej drużyny. No rozkręca nam się Hades w tej rundzie. No ale teraz zobaczymy, czy Kay da sobie radę z jakąś eliminacją. No niestety dla Nine to Krastal wyciąga trafienie dla Monte. No i walczy również Minion z bombsajdu Boros. Dokłada trafienie, no i sypie nam się troszeczkę ten atak. Goofy pozostał z Hadesem, no 17 HP tylko i wyłącznie u Hadesa. Co prawda mocno poobijany są Diank oraz Boros. Natomiast no niesprawdzana pozycja Demku. No i Hades zostaje w klaczu 1 versus 4 Demku. Na spokojnie, no, nań się zbytnio nie układają. Pierwsza przegrana, druga runda pistoletowa również w plecy. Ale teraz Goofy kasuje Borosa i teraz dobre wyjście od Hadesa. Ale wyczuł moment przyspieszenia Olek i wykorzystał w pełni swoją broń. Teraz jeszcze w międzyczasie Sondy Young próbuje pikować, no ale Polacy no zdają sobie sprawę w 100%, że wystarczy teraz zaplantować pakę na BS-ie A, no i będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstwa w rundzie numer 18. Także na spokojnie, na spokojnie, tutaj idą dziewiątki po triumfa. Kay na lurku zgarnia jeszcze w międzyczasie trafienia. Boro dopiero za WP odpowie po czterech wcześniejszych eliminacjach. No i cóż, dojazd, dojazd na pełny. No Hades leciał tam z nożem, żeby tylko wyjaśnić Woro w tej rozgrywce. No chcą zabrać za wszelką cenę tą AWP. Jeżeli ktoś tutaj zaryzykuje, no to będzie naprawdę grząsko. No ale teraz skany i teraz no wyczuwamy nią mniej więcej czego się spodziewać, ale oni tutaj no bez strachu wciąż przygotowani. Mynio wyjeżdża i teraz, no mamy Akuku, mamy małe zdziwienie, ale w końcu, no biorą się tutaj za wyjazd, ale walczy jeszcze Hades, żeby jakkolwiek tutaj przetrwać. Jednak końcowo została w tym momencie jeszcze próba, no i proszę Demku, daje teraz przewagę. No halo, to było 5 uspów. To było 5 uspów, a nagle okazuje się, że Killar pozostaje sam. Jeszcze Demku przyspieszy, no i 1 na 1. Killar kontra Boros. Boros ma broń snajperską, ustawiony jest przy bombsite A. Także no, będzie to na pewno bardzo trudna runda, chociaż no Killar też chyba wie, że może warto by pod ten bombsite B przyspieszyć. No przede wszystkim zaplantować jej bombę i zyskać troszeczkę czasu. Także Killar na spokojnie w tym momencie będzie chciał zaplantować bombę, a Boros zastanowi się, co tutaj zrobić. No bo na pewno broni nie złoży, no nie będzie mu zależało na tym, żeby AWP-kę zachować, tylko właśnie podjąć rękawice z Killarem, który ma pełen pasek zdrowia, który jest tutaj gotowy, przygotowany w pełni na to podejście przeciwnika. No Boros wjeżdża pod cerownik Killara w ostatnich wymianach. No ale teraz Krasnol ustawiony na blisko przy łączniku. Kay przygotowany na jakiś potencjalny skrót. Ale teraz Kay, dobre wychylenie. No kątowo wydawało się, że ma szansę, ale to Krasnol jednak jakimś cudem wygrywa pierwszą przebitkę strzelecką. No i Monte zyskuje przewagę zawodnika. Dodatkowo Krasnol skraca bombsite Killar. No za wszelką cenę chciał odpowiedzieć, a w międzyczasie Mynio łapie snajpera drużyny przeciwnej. No dzięki czemu mamy przewagę jednego gracza po stronie ekipy Nine. Warto zauważyć, że Killar teraz będzie chciał znacząco tutaj przyspieszyć. No i jak widzimy, no przypalili się tam zawodnicy. Boros spalił Sondy Younga, jeszcze dokłada trafienie na Killarza, ale ostatecznie to tylko i wyłącznie Demko. Ale gdzie do potężnego Goofiego? I Krasna ustawiony na blisko przy bombsite B, no tuż za palakiem, ale teraz dorzucone granaty w jego kierunku. No i pali się Krasna, musi decydować się na wyjście. I to Goofy rozpoczyna zabawę. Ale teraz paka, zobaczcie jak ta paka została wyrzucona, oj no w najgorszym miejscu, no pełni, w pełni kontrolowana przez CT, no i nie ma już żadnej możliwości rotacji, tutaj trzeba zaryzykować, tutaj trzeba za chwilę podejść pod ten retake.
Mocno obity są De Jong, zaledwie 9 HP na koncie. No ale teraz Hades daje trafienie dodatkowo. Próbuje Demku zmienić broń, ale Nine zgarniają tutaj bomby i Minio nie zatrzymuje się na jednej eliminacji, tylko teraz poszła kolejna bomba od Minia, no i sam Sion De Jong na 9 HP. No nie był w stanie zrobić nic, Hades skontrolował pozycję, więc zachowany, no Voro 2K. Wspólnie z Son Diangiem będą trzymali ten środek. No Voro też musi trzymać dwie pozycje, także to jest dosyć ryzykowne. Ale teraz ciekawe piki Son Diang. No jednak zgarnia dwa trafienia. Killar na trzeciego dopiero był w stanie odpowiedzieć. No i zauważmy, że Demku tutaj jeszcze przygotowany na blisko. Killar czeka na skrót. Killar! Oj, doczekał się skrótu, ale to Krasnal z kolejną wygraną przebitką strzelecką. No pomimo tego, że rywal jest celowany, to Krasnal radzi sobie tutaj naprawdę świetnie. No i Hades pozostaje sam. Olek z AK-47 w dłoni, 20 już zdobytych eliminacji. No i czas na kolejne. Nie! Jednak nie w tej rundzie. Demku ma tutaj wsparcie od Borosa, więc dwójkowo mocno przygotowanie, ale Hades no z kolejną eliminacją na swoje konto, no nie zatrzymuje się zawodnik do drużyny Nine, no i jeszcze tam dostrzegł kolejnego z rywali, no i obija Borosa do 30 HP. No Demku domyka całą sytuację w zasadzie od okolicy pleców, także no mamy bardzo mało czasu, to jest 33 sekundy do końca, a Paka jest na ziemi, także panie Goofy, tutaj, przepraszam, niezwykle kluczowa wymiana, bo Demku znajduje się na agresywnej pozycji. Goofy się tego nie spodziewa. Killar natomiast wyrówna stan rywalizacji. No i tego czasu jest bardzo mało, 15 sekund do końca. No panowie, trzeba w tym momencie przyspieszyć i trzeba tą bombę przede wszystkim zaplantować. I no tutaj uda się to zrobić na czerwony zegar, więc mamy zachowany dosyć duży spokój. Ale co najgorsze, to sytuacja 2 versus 2 i teraz mamy Killara oraz Kaya, dwójka zawodników Nine gotowa do defensywy. Killar, piękna bomba na Borosie, Kay dopomaga, no i mamy dogrywki. Mamy dogrywki, mamy. No ten punkt na pewno jest bardzo, bardzo istotny. No i teraz kolejne rundy nam się rozpoczynają, no kolejne wymiany mają miejsce. No i cóż, fragi jak na razie wpadają łupem Voro 2K. I ten zawodnik dał teraz bardzo fajną przewagę swojej drużynie. Sytuacja to 5 versus 3. No ale Hades, Minio oraz Killar na pewno jeszcze będą starali się tutaj odpowiedzieć. No Minio natomiast bardzo spokojnie zajmuje sobie cały bombsite B. Dam ultum informacji. Dam ultum informacji dla swojej drużyny, że panowie, wchodzimy tutaj na BSB i zaplantujmy tą bombę, bo no Hades w zasadzie teraz kontroluje cały środek. Minio trafi za chwilę Borosa i pytanie właśnie, czy ta eliminacja tutaj się pojawi, czy będzie nóż, czy Minio zaryzykuje. No patrzy na to, co się dzieje. Minio, o, ależ tutaj pełna kontrola od Minia. No i właśnie ta giereczka tutaj oddała Miniowi teraz, dzięki czemu przejmujemy bombsite. No i teraz zdobywa eliminację Killar. Killar jeszcze, jak widzimy, idzie po Son Dianga, a Minio no dokłada tutaj jeszcze jedno zabójstwo. Pozycja Son Dianga znana, więc Krasnal pozostaje sam, ale Hades nie pozwala mu na jakiekolwiek chcieliby tutaj wbić się do tego top 20. Ale teraz na pewno no nie myślą o tym, żeby wbić się do top 20, tylko żeby na spokojnie zwyciężyć to spotkanie. No i Minio rozpoczyna to wszystko pierwszą eliminacją. Goofy dokłada tutaj kolejne zabójstwo, pojawiają się odpowiedzi. Hej, niesprawdzony na łączniku, ale Demku dokłada trafienie i Killar błyskawiczna odpowiedź, dzięki czemu Demku zmuszony do tego, żeby wygrać klacza 1v2. No ale bez wątpienia zawodnicy Nine no uniemożliwią mu dokonania tego zwycięstwa. Hades, jak widzimy, zakończył to wszystko i przede wszystkim Hades no zakończył tą mapę 30 eliminacjami, także wielkie brawa dla kolejną mapą, tym razem pik od naszej drużyny, czyli mapa de Vertigo. No i zobaczmy, jak to wszystko zostanie rozegrane, no bo Vertigo Nine ma naprawdę potężne, no bardzo dobra mapa tutaj od naszej drużyny. No ale teraz Son Diang trafia jako pierwszy, ale przedostajemy się na spokojnie pod bombsite B, chociaż Sondie z kolejnymi tutaj trafieniami. Hades
zostaje wyeliminowany. Goofy jeszcze stara się odpowiedzieć, no i uda się! Uda się tutaj Goofiemu zdobyć zabójstwo. Warto zauważyć, że teraz kolejne szanse się pojawiają. Head zdobyty, ale eliminacja niestety nie, chociaż hej! Nagle odpowiada dwukrotnie i cofa się tutaj Minio, bo walczy w klaczu. Minio! Przed okazją chowa głowę Minio i jeszcze próbuje! Omija rywala i Minio tego dokonuje! Mamy wygraną rundę pistoletową, no ale... Kwestia, czy doczeka się tego zabójstwa. Leci tak naprawdę jeszcze tutaj granat dymny. Okej, mimo wszystko wciąż czeka. Okej, mimo wszystko tutaj wciąż będzie polował. No jak łowca na swojego rywala. No Boros z Woro podejdą sobie pod skarpetę, no i dwójkowo będą chcieli tam zagrać na skrócie. Kwestia timingu, kwestia zdobytej eliminacji, i Woro daje pierwsze zabójstwo. Tutaj pojawiają się kontry, ale ostatecznie wszystko sprowadza nam się do wyrównania. Okej, na wropach wyjeżdża na Borosa i dzięki temu mamy przewagę jednego zawodnika. Sondie Young na pozycji, palak dorzucony w bombsite, no ale zmisowany granat zapalający, a sam Sondie Young to traci dużo HP, ale mimo tego, że wycofywał się z palaka, trafia Goofiego przez smoka. Także mamy 2 versus 2, krasna, ale na pełnym pasku HP. No Kay musi ubezpieczyć w tej sytuacji Hadesa, bo jeżeli chodzi o punkty zdrowia, no nie wyglądamy najlepiej, ale tutaj oślepiona formacja defensywna i Hades! Naprawdę, no ogląda się kosmicznie, no wszystko wygląda bardzo, bardzo obiecująco. No ale cóż, Killar jak na razie na spokojnie na pozycji. Gracze terrorystów skracają sobie tutaj bardzo mocno dystans. No i proszę, Killar, no doczeka się tutaj na spokojnie tego pierwszego zabójstwa. Dodatkowo chowa głowę tam drugi z reprezentantów, Sondie Young z shotguna. Daje sobie radę w międzyczasie. Boros będzie próbował tutaj cokolwiek zrobić, ale chyba Killar dostrzegł tam kawałek przeciwnika. No pytanie, czy tak? Tak jest! Walczy Killar, ale Boros jednak mocniejszy w bezpośrednich wymianach. No ale Kay zajął sobie bomb Satanu. Bardzo fajna pozycja przede wszystkim, bo tak niewidziany z małysza. Kontrola na konektorze dosyć duża i teraz no wyjazd ze strony CT dosyć mocny. Kilku zawodników walczy, ale Hades też jeszcze chce nawiązać tutaj kontakt, ale ostatecznie jest jako pierwszy, więc no nie ma w tym momencie jednego z najmocniejszych punktów formacji Nine na tym Vertigo, chociaż tutaj każdy gra doskonale. Oj, no i teraz tarapaty Borosa jednak trafia. Mimo wszystko Minia, Killar na całe szczęście odpowiada, co daje nam sytuację 4 versus 3 dla Monte. Killar troszeczkę tych HP jeszcze stracił, ale grunt, że pojawiła się odpowiedź. Grunt, że udało się zdobyć eliminację. No i teraz Kay na spokojnie sobie tutaj podejdzie pod bombsite B, chowa głowę, żeby no nie zostać zauważonym podczas tego wskoczenia na drewienko. No i Kay tutaj cały czas kombinuje. No Kay tutaj cały czas będzie się na pewno zastanawiał, czy pikować, czy jednak nie, ale chyba ten pik się pojawi, ale niecelnie. Woro tutaj, pomimo tego, że nie dostał flesza, nie poradził sobie i Kay odpowie dwoma eliminacjami. Piękna szycha, Kay idzie po kolejne fragi, no jak widać jeden miss, jeden niecelny strzał od Woro tutaj prawie że zadecydował o tym, a w zasadzie na pewno zadecydował o tym. Wszystko trafieniem otwierającym. Hadesa z nami nie ma. Pytanie tylko, czy znów będziemy widzieli tutaj podejście pod bombsite B, no taki finalny atak. No jak widać Kay czeka na kontakt, Kay walczy, Woro tutaj chce dojechać, ale jak widzimy, no poszła tutaj ciekawa wymiana, która pozwoliła Nine delikatnie odetchnąć. Ale widząc, że na BSA nie ma nikogo, ekipa Monte gotowa z defensywą na bombsite B, no dwie osoby wcelowane, no Goofy teraz podsadza się na spokojnie i będzie próbował wyhaczyć podchodzącego przeciwnika, ale Krasnal nie zaryzykuje. Jest natomiast teraz chęć podejścia od Goofiego, spójrzmy, że rywal pikuje, ale Goofy, ale armatę wystrzelił w kierunku wroga i Goofy z kolejną likwidacją. Killar w międzyczasie przyspieszy na tym smoku, no i proszę, słyszy to wszystko, co się dzieje mniej więcej Killar, także poczeka Killar i zdobędzie jeszcze jedno zabójstwo, 11 do 1, no ale tutaj no fenomen. Teraz jednak jeszcze jest spokój. No i cóż, no Minio już agresywnie, no z Kayem powoli podjeżdżają tutaj pozycje, no i czasem Minio mocno ryzykuje i teraz zadecydowało to właśnie z
szansą na zdobycie pierwszego zabójstwa. Oj, okej, tutaj zobaczmy, co poluje Kej, ale ograny! Ale ograny Woro w tej sytuacji! I też jest info, że dwóch graczy na A. No pomimo tak ciężkiej sytuacji, on sobie wskoczył w smoka, przeszedł na drugą stronę i zaskoczył tutaj przeciwnika. Krasnal już przez Mołotowa! Co jest? Monte, co wy robicie? Krasnal spalił się od Mołotowa, wleciał tam w ogóle na pełnej. Chyba nie widział, że nie ma za bardzo HP. A Demku, no już wie, że jest na straconej pozycji, także Demku na 52 HP. No od schodu, będzie pikował na Polaku, ale my bardzo przytomnie nie wychylamy. No dopiero po chwili powiedzieli sobie, dobra, 3, 2, 1. Możemy ruszać na HD z dwiema beretami Goofy, z podobnym wyposażeniem na Killar. Przy bombsajdzie B wcelowany z uspal na razie. Woli się tutaj jednak Killar wycofać, no ma wsparcie od Mynia. No i pierwsza tutaj tak naprawdę bitka podjęta, Krasnal z trafieniem otwierającym. No i mamy przewagę 5 versus 4. Sondy Young jednak zgarnia kolejne zabójstwo. No i Monte, no dobrze wygląda teraz w rundzie pistoletowej. No u nas niestety te strzały są dosyć mocno niecelne. No jeszcze próbuje Kay, ale to wszystko zostaje zakończone w pistoletkach. Chcemy tutaj sobie spróbować zagrać właśnie na jakichś petkach, na jakichś tutaj digielkach. No a Mynio chce spróbować zagrać agresywnie. No i tutaj dosyć ciekawa walka, bo Kej rozpoczyna to wszystko pierwszą eliminacją. Dodatkowo zdążyliśmy się wycofać, więc utrzymujemy jednego zawodnika więcej po naszej stronie. Warto też zauważyć, że Kej wciąż tutaj przygotowany, ale Hades nie daje sobie rady, ale Kej od razu daje bombę. Jeszcze dodatkowo szybki buścik od naszej ekipy Goofy. Próbuje z góry ostrzeliwać przeciwników, a wyjeżdża bardzo agresywnie Mynio z tej petki. Także tylko i wyłącznie Goofy na buście. Jak widzimy, powalczy Goofy na eliminację. No i teraz cofka, bo Boros będzie próbował dojechać. Goofy wie, co się dzieje i Boros próbuje. Wie, że dla niego ważne jest tutaj, żeby zdobyć tą eliminację, ale Goofy ma szansę i Goofy wygrywa rundę z samym USP-kiem. No Boros! Tak, więc no wszystko wskazuje na to, że Nine może to zakończyć tu i teraz. Hades z trafieniem otwierającym. No zawódki. Pomimo tego, że miał mleko, zdobył trafienie, dodatkowo piękny flash na Sondy Younga. Killar, doskonałe wychylenie, no i Kej na rampie również robi różnicę, także no chyba koniec, chyba tak naprawdę finito. No Demku jeszcze tutaj spróbuje zrobić cokolwiek, no te smoke jeszcze jakkolwiek ratują mu tyłek, ale no ten smoke tak naprawdę powoli zanika. Nine zaczyna dojazdówkę, no i Killar, a jak nie Killar, to my nie kończymy zabawę. Kończymy zabawę.